No więc jak widzicie, dopiero to wstaliśmy, Ula tam się ubiera, a tak wygląda okolica. Jedyny mankament, jak się okazało, to spójrzcie, tutaj jest pełno much. Nie wiadomo dlaczego, no ale jest ich pełno. Zwykłych much. Tak wygląda u nas poranek. Jeszcze wam pokażę Czokuśka. Czokusiek wygląda tak. Śpi sobie, już niedługo idzie na spacerek. Takie ma tutaj swoje legowisko. Idziemy na spacerek? Cześć wszystkim! Cześć! Jak się okazało, obudziliśmy się dzisiaj w takim miejscu z krówkami, a tu z tyłu stoi nasz samochód. Spójrzcie, tutaj jest ta droga, tu jest taka zatoczka, tutaj się zaparkowaliśmy. A tam byłaby lepsza zatoczka, bo jest w cieniu, ale w nocy o tym nie wiedzieliśmy. Na szczęście nic nas nie zjadło i przeszliśmy tą noc. Bo udało się. Ja się bałam niedźwiedzi albo jakichś innych wilków. No bo było tutaj tak ciemno, jak przyjechaliśmy. Ale szybko się schowaliśmy do samochodu i chyba zresztą nic nawet nie próbowało nas zaatakować. No. I teraz idziemy cisza, spokój. Z psem na spacer. Z tym oto kundem. Pies oczywiście nie w humorze, bo dzisiaj rano ktoś strzelał, więc od wczoraj jest zestresowany. Może już się dzisiaj rozbryka. Musieliśmy jeszcze się wrócić, żeby Ula zmieniła japonki na budki, więc już jest Ula gotowa. Pies już pierwsze siku ma za sobą, a tutaj mamy takie krówki i się pasą. A nasz szlak wygląda tak, trochę błotniście. Tak, a tam niby jest rzeczka, więc może tam dojdziemy, może nie, zobaczymy. Jak się okazało, spacer był ekspresowy, no bo tam było jednak zbyt błotniście i Czokuś by miał brudne łapki. Teraz jest pora na picie. Czasami potrafi trącać noskiem tak, aż to wywraca w to pudełeczko. Już? A tak nawiasem, patrzcie, nauczony wczorajszą to awarią, to jest przykryte. Sterownik też jest przykryty i tu jak spojrzycie, nie wiem czy widzicie, i widzicie, chyba widzicie, jest tam worek, może z tej strony. O, na ten czujnik pas. Nie wiadomo, czy to pomoże, czy nie pomoże, ale lepiej, żeby było zabezpieczone. Ja natomiast idę się przejść w tamtym kierunku, bo ja słyszę tam wodospad, więc chodźcie, zobaczymy. Jakaś ścieżka jakby taka minimalna jest, trochę zarośnięta, no ale jest. Idziemy. Ale wielkie liście. Chodźcie, podbiegnijmy. No i nie wydawało mi się, dobrze słyszałem, spójrzcie. Piękny wodospad. O, tutaj widzę miejsce na nasze śniadanko. Jest nawet miejsce na ognisko, czyżbyśmy zrobili sobie dzisiaj kiełbaski? Zobaczymy. Ekstra. Ula nie chce zdecydować się na to miejsce, które ja znalazłem. Mi się podobało bardziej to wczorajsze, ale jak tam sobie bardziej zależy, to mogę tu dostać. Wiecie, jak tam, gdzie samochód stoi, no to mi nie za bardzo pasuje. Ale tutaj jest ta woda, miejsce na ognisko, cień, jest naprawdę fajnie. A tam to nie wiem, jakby było. No bo będzie trzeba jechać, zbierać się stąd zaraz, poświęcić znowu 20-30 minut, więc tutaj już mam coś fajnego, dlatego chciałem się na to zdecydować. Jednak zmieniamy miejscówkę, Tomkowi aż tak bardzo się tutaj nie podobało, żeby tu zostawać. Tak, tutaj nie było aż tak super, tam o wiele bardziej nam się podobało. No niby tutaj jest wszystko pod ręką, no ale jednak ciągnie nas do tamtego miejsca. Ula zbiera chrust na ognisko. Tak, już tu przynoszę. Nie wiem, ile tego potrzeba. Im więcej, tym lepiej. No to idę dalej. Ale weź może nie kłać wszystko w tej dziurze, tylko tutaj obok. Ale to taki szczegół. Jednak nasze nowe super miejsce okazało się nie być takie super, bo przed chwilą przyjechał pan ze straży rybackiej. Zapytał nas, czy łowimy ryby. My powiedzieliśmy, że nie, no to spoko, bo tu chyba jest jakaś opłata za łowienie ryb. Ale ogólnie powiedział nam, że lepiej, żebyśmy się przenieśli gdzieś tam dalej, w głąb, bo to miejsce jest jakieś pechowe, niebezpieczne, ponoć 13 osób się tu utopiło i żeby nam się nic nie stało, chociaż no ja tu super zagrożenia nie widzę. No zawsze się coś może stać, no jest tutaj niby ta droga. Ona wczoraj się wydawała nie być w ogóle uczęszczana, jak nią jechaliśmy, bo przyjechały może dwa samochody, jak jechaliśmy tędy rowerami. A dzisiaj przyjechało już chyba ze 100, więc nie wiem, o co chodzi. No i że niby z tej drogi, jak się ludzie naćpają, albo upiją, albo coś, no to mogą tutaj wjechać w to miejsce. Chociaż no, my tak jesteśmy nad samym tym stawem, no zawsze coś, zawsze ktoś może gdzieś wjechać, no to tego się nie uniknie. No ale skoro już tak powiedział, no to raczej chyba nie możemy tu zostać, bo jak przyjdzie to drugi raz, to sobie może, nie wiem, znowu coś do nas mówić. Ogólnie był bardzo miły, więc nie wiem, na ile podstawne są te jego ostrzeżenia. No ale ponad 13 osób tu
się utopiło. Tylko może oni w tym pływali, no nie wiem, nie mam pojęcia. Także, no widzicie, gdybyśmy mieli przyczepkę albo coś bardziej kompleksowo spakowanego, to by było łatwiej się przemieścić, a teraz to po prostu lipa, bo wszystko rozłożyliśmy. O Boże, masakra. Pies siedzi, pomyśli sobie, że znowu gdzieś się przenosimy. Na pewno nie będzie zadowolony. Ja też nie jestem zadowolona i mam ochotę już się stąd zebrać i po prostu ruszyć w kierunku domu i zatrzymać się po drodze na jakieś jedzenie tylko, bo już mi się odechciało tego biwakowania. I cały chrust, który nas nosiłam, na darmo. Nie na darmo, przyniosę go potem. Na naszym nowym miejscu jest trochę więcej śmieci, więc Ula trochę ich pozbierała, więc mamy trochę schludniej, a teraz zajęła się ponownie chrustem, a ja znowu tutaj to wszystko rozpakowuję, co spakowałem na hura. No dobra, mamy znowu trochę chrustu i będziemy rozpalać. Zobaczymy, co z tego będzie. Pójdźmy na łatwiznę. Gazu już prawie nie mamy. Czy coś będzie się paliło? Butla nam się zapaliła. Od powietrza nam się zapaliła. Od powietrznik nam się zapalił. No taki, że skąd nie. Stąd zasysa sobie powietrze. Ten. Jaki tam, jaką miał szybkość reakcji. No. Będziemy jeść kiełbaski. Jeśli się uda. Pachnie kościołem. Jakby takim kadzidłem. Wczoraj padało, więc nie wróżę sukcesów, ale zobaczymy. Pewnie tak to będzie, że wypalą się te liście, a drewno się nie zajmie. Tak kiedyś mieliśmy na swederkach, że cała kora się wypaliła, a drewno nie przejęło tego. Nawet takie mini ognisko by nam wystarczyło, żeby tylko się utrzymało. Spójrzcie, nawet udało się rozpalić. Ula już tutaj sobie pichci. Ja znalazłem taki już ładnie odcięty kawałek drewna, więc elegancko. Ktoś już nam przygotował sporo roboty. No i ja zaraz jeszcze podkładam kolejne drewienko i ze swoim kijaszkiem się przyłączam. Ja już przygotowuję drugą turę kiełbasek. Bo zobaczcie, tutaj już są gotowe. Ula już kłada na ognisko kolejną kiełbaskę. A ja tutaj możecie spojrzeć, menażkę postawiłem na ogień, aby po prostu woda nam się gotowała. Bo gaz się skończył. Bo gaz nam się skończył, więc może uda się w ten sposób zagotować wodę. A przed chwilą prawie zgubiliśmy psa, ponieważ leżał sobie tu spokojnie, a nagle patrzymy, została sama smycz i sielki, a pies był pod samochodem, więc udało się go znaleźć. Powiedz Ula, co się udało zrobić. Udało się zagotować wodę na ognisku, więc mamy kawkę i herbatkę. Ekstra. I w sumie dobrze się stało, że tamten pan ze straży rybackiej odradził nam tamto miejsce, bo dzięki temu znaleźliśmy to, które jest dużo lepsze, bo oddalone od drogi i bardziej zaciszne. I ogólnie tego pana nazywamy rangerem, bo on po prostu był tak jak w Stanach jeżdżą właśnie, jeździ taki ranger i tam kontroluje, zagaduje do ludzi, tak samo właśnie ten pan się zachowywał, więc mówimy na niego ranger, także dobrze, że ranger nam polecił to miejsce. Popatrzcie, jak tutaj jest fajnie. Mamy naprawdę dużą parcelę do dyspozycji. Mieliśmy miejsce na spokojne zrobienie ogniska, rozstawienie naszego prysznica, spakowanie, rozpakowanie samochodu. Czoko miał też miejsce, żeby sobie poleżeć, pochodzić. Także ostatecznie jest bardzo fajnie. My już się zbieramy z tego miejsca. Przed chwilą spakowaliśmy samochód, a tymczasem Ula trymuje pieska. Tak, przygotowuję go, bo zawsze po właśnie camper suwowaniu, nazwijmy tak tą czynność, pies jest brudny i no, w domu zawsze go kąpiemy, także trymuję, żeby nie było tej zbędnej martwej sierści. No i tak to wygląda. I zaraz będziemy mieli pięknego, odświeżonego psa. Patrząc po jego mince, to jest zadowolony. Tak, rozłożył się tu do słoneczka, więc on nawet to lubi. I ogólnie mamy już godzinę prawie 16, za 6. No i długo nam się zeszło, ponieważ planowaliśmy najpóźniej o 14 ruszyć ogólnie z tych okolic. No ale nagrywaliśmy jeszcze dla was filmik z efektem ostatecznym właśnie naszego samochodu. No i ogólnie no, te przenosiny z jednego miejsca na drugie, na trzecie trochę nam zajęły czasu, także no, mamy opóźnienie, ale mam nadzieję, że dojedziemy jakiejś sensownej porze, no nie wiem. No bo tak, bo jeszcze jego kąpiel. No, tak. Jeszcze kąpiel, a jutro do pracy, więc... No, aktywnie. Zbieramy się. Spójrzcie, a w ogóle ta rzeka Czarny Dunajec jest naprawdę fajna. Tam mamy rodzinę z dziećmi na środku rzeki.
Tutaj jacyś państwo z pieskami. Tutaj też się ktoś rozbił. Więc naprawdę fajna okolica. No i żegnamy się z tym pięknym widoczkiem. Szkoda, że tak krótko tu byliśmy. Ale na pewno jest to okolica, do której będziemy chcieli wracać. Podjechaliśmy jeszcze na dworzec, może widzicie go tutaj jakoś za mną, żeby poszukać Tomka okularów przeciwsłonecznych, ponieważ po wczorajszej wycieczce zagubił gdzieś swoje okulary. Na razie jedzie w tych takich żółtych do jazdy nocą, bo lepsze to niż nic, bo dzisiaj jest dosyć mocne słońce, no i po prostu oczy się strasznie męczą, no ale nie ma tutaj tych okularów, bo myśleliśmy, że może gdzieś je odłożył, zostawił. No ale nie ma okularów, więc teraz kierujemy się już do domu, ale chcemy wstąpić jeszcze na jakieś dobre lody, żeby trochę sobie w ten upalny dzień zjeść właśnie coś chłodniejszego. Śmietanka, jagoda i ciasteczko. I takie mamy lody. Zobaczymy, czy będą dobre. Trzy smaki. Rozmar za 10 zł. A te lody nazywają się Żarnetcy i są w Nowym Targu. Polecamy, bardzo dobre. One są tutaj, w tej pierwszej na rogu kamieniczce. Oni też mają obok piekarnię, z tego co widać. Patrzcie, tak sobie oglądam tą ich kamienicę i myślę sobie, że może ona należy cała do nich. I tak się przyglądamy, patrzymy, że tam na balkonie na górze są jakby bułki, chleby i to by pasowało, że pod piekarnię chleby na górze by były, więc to wychodzi, że oni je tutaj pieką, dosłownie. A obok może żyją i mieszkają, kto wie. Postanowiliśmy jeszcze zakupić pieczywo, zobaczymy, czy coś jeszcze dla nas będzie o tej porze, bo już po 17. Udało nam się zakupić chlebek, ile tak, daliśmy? 7,50. 7,50 za ładny, okrągły, ciepły chlebek, więc... Ale jeszcze nam właśnie nie pokroili, bo jest gorący. Bo jest gorący. A teraz idziemy na sam ryneczek. Zobaczymy, czym zachwyci nas Nowy Targ. Tutaj są jakieś koziołki i fontanny, które potrafią ochłodzić trochę. My nie przygotowani do zwiedzania Nowego Targu, bo nie wiedzieliśmy, że tu w ogóle będziemy, także tylko taki szybki rzut robimy i wracamy do samochodu, bo mieliśmy wyruszyć o 14 najpóźniej, a jest 17.34, więc trochę opóźnieniem. Jak widzicie, jesteśmy już w domu, ogarnęliśmy się. Jest godzina prawie druga, także szykujemy się już do spania. Najwyższa pora. Jesteśmy dość zmęczeni, także kończymy tego wyjazdowego vloga i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa! Cześć!